Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy rewelacyjną surówkę. Surówkę, gdzie głównie dominować będzie czerwony buraczek, ale będzie tutaj też dodatek pietruszki, dwa korzenie pietruszki i damy też trochę selera. Surówka bardzo szybka w przygotowaniu, bardzo prosta i bardzo smaczna. Zrobimy też tutaj do surówki taki miniaturowy, można powiedzieć, sosik, którym to wszystko uzupełnimy. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy przygotować sobie warzywa. Pietruszkę musimy sobie tylko dobrze wyszorować. Odetniemy tutaj naci do surówki, damy tylko troszeczkę, a sam korzeń pietruszki dobrze tylko szorujemy i nie obieramy ze skórki. Buraka oczywiście musimy dobrze umyć i ze skórki obrać i z selerem tak samo. Selera też musimy obrać ze skórki. A to w jakiej ilości tutaj damy tej naci pietruszki i tego selera, zaraz Wam wszystko powiem. Najpierw przygotuję sobie warzywa. Zapraszam na film. Jak widzicie, wszystko mam przygotowane. Dwa buraczki, dwie pietruszki, seler. Seler taki, jak widzicie, naprawdę nieduży. On jest wielkości jednego buraczka. Nawet bym powiedział, że może będzie ciutkę większy. Więcej tego selera tutaj nie dajemy. Pietruszka też umyta. Ale zaczniemy wszystko od trzech ząbków czosnku. Czosnek ścieramy sobie na tarce na najmniejszych oczkach. Musimy go tak zetrzeć, aby nam tutaj powstało mocno rozmiażdżony czosnek. I tego czosnku ja daję tutaj trzy ząbki. Możecie dać mniej, ale też możecie dać więcej. No jeżeli lubicie bardziej pikantne, bardziej czosnkowe, jak najbardziej możecie tego czosnku tutaj dorzucić śmiało więcej. Czosnek, jak widzicie, mam już starty przygotowany. Odstawię sobie go na bok. Teraz zaczniemy od buraczków. Buraczka przekroję sobie na pół. I teraz takiego buraczka ścieramy sobie tutaj na tych, można powiedzieć, standardowych oczkach. I robimy tak, żeby nam te wężyki wyszły jak najdłuższe. Proszę bardzo, buraczki starte. Tutaj już mam dwie połówki selera, bo sobie je przekroiłem. I teraz robimy to samo, co z buraczkiem. Ścieramy sobie selera też na takie wężyki. Seler starty, no zrobiło nam się tutaj biało-czerwono. I teraz dwie pietruszki, ale pietruszki ścieramy tu właśnie na tych najmniejszych, jakie mamy na tarce. I tak właśnie ścieramy sobie pietruszkę i to są te same oczka. Jeszcze mam tutaj tareczkę od czosnku na tych samych, co ścieraliśmy sobie właśnie czosnek. Tamta jest mała, na tej będzie mi dużo wygodniej. I proszę bardzo, pietruszka bardzo drobno tutaj starta. Czosnek swoje też odczekał, więc już go tutaj możemy śmiało dodać, no bo zostało nam tylko tutaj dodać teraz trochę naci z pietruszki. Nać pietruszki, mimo że dawaliśmy korzeń, i tak tutaj dodamy, bo każdy wie, że nać pietruszki, a korzeń pietruszki to są dwa różne smaki, a nać pietruszki do surówek no jest po prostu obowiązkowa. Proszę bardzo, nawet jej mocno nie siekałem. Dodajemy. Pietruszka dodana, no i teraz pozostało tylko przygotować, tak jak już mówiłem wcześniej, mini sos. No ja to nazywam sosem, ale przecież nawet tego nie można nazwać sosem, bo to będzie tylko, już Wam mówię co. Tutaj mam 5 dużych łyżek oleju orzechowego. Jeżeli nie macie oleju orzechowego, zastąpić to możecie oliwą. Tylko uwaga, oliwa, żeby była dobra, żeby nie była gorzka, żeby nie zepsuła nam tutaj smaku naszej surówki. Wsypuję tutaj łyżeczkę soli, taką może niepełną. Moja łyżeczka jest naprawdę malutka. Pieprzu tutaj dajemy opcjonalnie. Każdy ile chce, tyle tego pieprzu daje. I tutaj mam 2 łyżki cytryny. I to wszystko. Teraz to tylko dobrze wymieszamy razem z tym olejem. Proszę bardzo. Polewamy naszą suróweczkę. I musimy teraz to wszystko dobrze ze sobą tylko wymieszać. I zaraz Wam pokażę, jak ona się prezentuje. A w smaku, no co Wam będę mówił. Ci, co śledzą mój kanał, dobrze wiedzą, jak smakują moje surówki. No są po prostu rewelacyjne. Proszę Państwa, ja już mam przemieszane. Pamiętajcie, żebyśmy to dobrze wymieszali. Właśnie z uwagi na tą pietruszkę, którą mamy bardzo drobną tutaj startą, i na czosnek. I teraz jest dobry moment, abyście sobie posmakowali. No i ewentualnie jeszcze możecie dodać troszeczkę pieprzu, troszeczkę soli, albo jeszcze troszeczkę oleju. U mnie jest wszystko ok. Ja szybko przekładam to na salaterkę i już Wam prezentuję, jak to smakowicie wygląda. Ja już sobie posmakowałem. No po prostu bomba smakowa. Proszę Państwa, surówka gotowa. No jest po prostu przepyszna. Koniecznie zróbcie taką surówkę. Napiszcie mi później w komentarzu, jak Wam smakowała. Bardzo szybka w przygotowaniu i naprawdę bardzo, bardzo smaczna. No będziecie zachwyceni. W dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Surówka trafia na playlistę. Pyszne surówki i sałatki. A teraz życzę wszystkim smacznego. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!